Na zewnątrz znowu 30 parę stopni. Czyli full hica. Mają 58. Wygląda na to, że dziś niedziela, jakaś lokalna. Targowisko lokalne tu odchodzi. Czyli wszystko i nic. A za dnia główna ulica Playa de Carmen wygląda tak. Wieczorem chyba ładniej. Tam jest plaża, skąd wracaliśmy z nurkowania. To jest główna uliczka. A my skręcamy do Diving Center Good Vibes. Jakieś 4 minuty. Good Vibes Diving Center. It's a good place for diving. And Dive Master. W dniu dzisiejszym próba innego dania w tej samej knajpie. Na razie jest zupka. Toko. Dzisiaj jest 5 tacosów w różnej formie w wystawie w tej knajpie. A po nurkowaniu wracamy do hotelu. Są takie naleśniki. Carmen. Ciekawy jestem, po co ktoś zbudował takiego coś na dachu. Plaża. Playa del Carmen. No ładna, ale plaże to nie są miejsce, to nie jest miejsce, które akurat lubię. Za gorąco, w tej chwili 36 stopni, a jest nie wiem który, ale chyba 10 października. A tu Zong Molo z jakiegoś powodu jest zamknięte. A chodzenie po plaży w 35 stopniach jest niemożliwe. A tam jest port, z którego płynie się na Cozumel. Centrum. Jakiś taki pomnik Majów. Idziemy dalej. A tutaj mamy Urząd Miasta Playa del Carmen. Jak zawsze wielka flaga, plac. No i małe knajpki. Wszędzie taco. Chcemy zobaczyć, co tym dają. A dzisiaj będzie kurczaczek. Takie menu. A na drugie danie takie coś, czyli z kurczaka jakieś kotleciki. Bardzo fajne w tej szatce. Wszędzie tylko pełno knajpek. No proszę, wypożyczalnia. A wieczorkiem na basenie państwowym, prywatnym mam tak. Lepiej ma 19.30. W Polsce macie prawie 4 w nocy. No a basen, jak już mówiłem, mam na dachu koło swojej chaty. Wychodzę, pływam, tam se mieszkam, a z dachu widok taki. Dosyć wysoko na tym dachu. Marquesitas. Te naleśniki. Z różnymi różnościami. Spróbujemy z butelą.
Palacio Municipal. Dzisiaj w innej knajpie obok centrum urbanowego. W zasadzie nam po drugiej stronie ulicy. Drugie na nie takie mięsko. Zobaczymy. Wygląda dobrze. No i po dobrze spędzonym dniu należy przystąpić do wieczornego chill outu. Na dachu. Godzina 18, 17. Jakoś tak. A tam ocean.